Test. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj znowu informacja o tym, jak nasz plan z rentownością obligacji zaczyna tutaj wypalać, czyli jesteśmy świadkami przejścia tych wszystkich wiadomości, które pasują idealnie do naszego cyklu, bo myśmy ich przecież nie znali, oraz jakie coiny jeszcze mogą być dosyć ciekawe i dzisiaj Matic oraz setup Matica lub Maticu lub Poligona na Poligonie, gdyż pasują pod niego tutaj te wiadomości. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciek, witam w telewizji Google.pl. Nie dałem żadnego antyskamieniowego filtru, a wczoraj się przedostały tam parę osób, więc mówię, witam wszystkich na telewizji Google.pl, w której uga buga, idziemy razem z wiadomościami. Także wszystko, co powiem, to tylko moja własna intuicja i opinia, nie porada i inwestycja, dobra? Także przeczytajcie sobie disclaimer, spauzujcie sobie to i zaczynamy. Boom, bujaka, okej? Dobra, bardzo szybko. Tutaj się nic nie zmienia. Zgubimy poziom, który wczoraj powiedziałem, 37577. Wtedy będę się troszeczkę worried i wtedy spadamy raczej na 35, 33,5. Moim zdaniem nadal musimy tutaj wyciąć dużo shortów. Jest to tutaj pokazane bardzo ładnie. Spójrzcie, przypatrzcie się tym liniom, zaraz to odświeżę. Zobaczymy, w którą stronę idzie ta czerwona strzałeczka. Czy bliżej tego, czy bliżej tego. Bam! Zbliżamy się do likwidacjon el shortów. Dobra, likwidacjon shortów. Zobaczmy sobie jeszcze na high bloku. Odświeżmy sobie, żeby była świeże dane, bo w ciągu godziny mogło się tak popierdzielić, że nagle będziemy mieć mutantów, a nie shorty tutaj. Spójrzmy, bardzo ładnie wygląda to na 38,5 oraz 39,100 i w ogóle. Także tutaj według mnie jeszcze byśmy wycięli te wszystkie shorty i dopiero później spadli. Także tak jak mówiłem rano na Market Update, liczę, jak to wszystko się zachowa i kiedy Ethereum będzie szło do góry. Zresztą wczoraj też chyba o tym mówiłem, tak? Dobra, także to by było na tyle. Zephyr bardzo ładnie zszedł do naszej strefy, tutaj tej zaznaczonej Golden Pocket, i w tej chwili wydaje mi się, że będzie robił niższy szczyt. Jeżeli jednak jest to trójka, dobrze odmierzymy, bo mam taki dylemat tutaj pomiędzy tym a tym, ok? Dlatego albo tutaj jest ta piątka i tu jest czwórka, o ta czwórka, tak? Tutaj. Ale jeżeli tak, no to wtedy tak czy siak oba scenariusze, tak jak to mówiłem, idą do góry. To, co się tutaj stanie, czy na przykład wybijemy, to już będziemy w trade'zie, a jeżeli będziemy spadać, to stop loss na przykład nas tutaj może wycyganić. Ale ten ruch tutaj już jesteśmy, już jest zarobiony, można sobie podgiąć stop loss. Więc nie jestem pewien, niech mi tu pokaże cena. Jeżeli będziemy robić tutaj ABC, liczę na Zephyra w okolicach 15 do 10 dolarów, a Wikim może nawet niżej. Pamiętajcie, taniej już nie będzie i te gadki możecie sobie zobaczyć na Zephirze. Zephyr 50-60 dolarów. Oh my god, zobaczmy kolejnego bohatera, który taniej już nie będzie taniej. Tao. Taniej już nie będzie. Zobaczcie, jak tylko Tao zejdzie poniżej 231, oczekiwałbym Tao tutaj na bardzo ładnym tutaj sobie poziomiku, a mianowicie w okolicach 120 do 160 w tym miejscu. Także nie jestem pewien, czy już tutaj przypadkiem nie zrobiliśmy tej piątki. Dobra, bo tak to wygląda, więc czekam. Jeżeli zobaczę taką formację dosyć ciekawą, taka jak teraz na przykład tutaj, to mogę sobie odrysować tutaj położenie kanału i tak jakbyśmy mieli tutaj równy ten top. Więc jakbyśmy coś takiego zrobili, następnie coś takiego i coś takiego, Tao jeszcze by poszło do góry, zakończyłoby wtedy tą piątą falę i wtedy czekałbym na 50% od sumy, którą Tao tam ugra. Jeżeli to już tutaj mamy te 50, czyli tutaj powiedzmy gdzieś mieliśmy trójkę, tutaj czwórkę i tutaj piątkę, albo tutaj tą trójkę i tutaj tą piątkę, też wygląda bardzo ładnie, to kończymy ten ruch w tym miejscu, już raczej nie będzie wybicia i zaczynamy schodzić. I wtedy tutaj do tej linii do 118-120 bym tutaj czekał na to. I też gadki taniej nie będzie, tak jak na innych rynkach taniej nie będzie, no niestety tak to jest. Na ten coin też bym uważał tutaj kawałeczek, to jest Pond Coin. PNDC, tu bym popatrzył to, nasz tutaj ten nowy Oracle, mówię nowy
AI, który tam ma NFT-ki, coś tam, otwarte galerie, coś takiego, też zaczyna się wybijać. Myśmy to go stąd mierzyli. Później tutaj go mierzyliśmy i tutaj także ja mniej więcej tutaj mam moją pozycję. Jest w porządku, skaszowałem tutaj mój wkład cały i teraz już jest free back. No i taki mam strategię, tak jak wchodzę w jakiegoś coina, wychodzę z niego, później jak mam pełen zysk, powiedzmy 100%, a jak on pójdzie powiedzmy 3-4x, wypłacam sobie ten 100% i wypłacam później jeszcze jak pójdzie jeszcze troszeczkę dla siebie i zostawiam moonbaga. Niech on leci, tak jak NGL na przykład. Polka City, bardzo ładnie, niestety zatrzymuje się w tym miejscu, na tym oporze. No i tak jakoś nie ma siły. Jak zacznie przechodzić przez 17 centów, to będzie dobrze. Kawa. Popatrzyłbym na tą formację tutaj. Matic. O Maticu będziemy jeszcze mówić więcej. Ładna formacja w tej chwili na Maticu tutaj. Zobaczcie, bardzo piękna nam się to rysuje. W ogóle jak sobie to wszystko tutaj weźmiemy na dniówkę. Spójrzcie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj piękny opór zaatakował. Piękna czwórka. I teraz na Maticu patrzyłbym. Na Maticu patrzyłbym. Wybicie do góry w najbliższym czasie. Dobra, przejdźmy sobie do rynków tradycyjnych, bo dzisiaj rynki tradycyjne, jeszcze później może zawadzimy troszeczkę o inne. Jeszcze, znaczy w sumie to jeszcze tylko pokazał linka, bo dużo osób się pytało o linka i link bardzo ładnie tutaj dla przypomnienia. To pokazuje już od chyba 3 czy 4 dni z tym VWAP-em, znaczy w sumie nie, od jakiegoś tygodnia do dwóch z tym VWAP-em. I tutaj właśnie mamy ABCDE i w tej chwili, nie wiem, no ja jestem bardziej na górę w tej chwili, bo tutaj mamy ładnie to wymierzone. I bym po prostu patrzył, jak już zaczniemy przeginać, przecinać tą 15,40 dolarów, no to patrzyłbym target w okolicach 18. I tu się nic nie zmienia. Stop loss pod tym tutaj fragmentem poniżej tam 14 i tutaj bym tak tutaj popatrzył. Dobra, te monety mieliśmy, Volt oraz te inne rzeczy. TKST, no tutaj uważałbym 3 razy dotknięty ten support, tak troszeczkę za dużo, tak według mnie. I 8 bodajże grudnia oni wypuszczają tą swoją apkę, więc niezmiernie czekam na nią. I tak na razie tutaj uważam, że troszeczkę się wstrzymuję, bo ten Bitcoin właśnie tutaj może coś napętać. Co innego, jakbym już miał tego bota, wtedy mógłbym sobie tutaj stop lossy dać, tak jak na Maestro, tak? I wtedy no problem. Także to będzie bardzo dobra sprawa. Moją torbę, którą mam, trzymam, inwestycje sprzedałem tutaj. Zastanawiam się, czy nie wchodzić jeszcze raz w to miejsce. Troszeczkę tylko tutaj wszedłem, miałem dokładać jeszcze więcej, ale tak jak widzę, tak no nie bardzo, to tak trzymam to tutaj, co mam. I tak jak będziemy opuszczać ten poziom wsparcia, to po prostu też opuszczę to razem z tym. Także tu jeszcze o NDX-ie też powiemy parę rzeczy. I Volt. Volt zbiera się na tym suporcie tutaj. Także czekam, aż będzie podbicie na B. I jeszcze Tiger Trade. Oni będą dostarczać nowe rzeczy tam w okolicach paru tygodni. Lub paru dni, lub nie wiem. Paru tygodni, in the near future, okay? Więc tutaj bym też uważał na ten perp text. Ale wracamy już tutaj do klasycznych rzeczy. Nie będę dzisiaj tego dużo pokazywał, nic się tu nie zmienia, zresztą dużo jest innych analiz też na ten temat. Złoto, po tym wybiciu idziemy raczej na top i tutaj będzie próba breakoutu. Raz, dwa, trzy, cztery. Być może będzie breakout, jeżeli będzie fakeout i coś takiego, to za 5 razem prawdopodobnie nam się uda. Jeżeli nie uda nam się w tej chwili, oczekujcie tutaj właśnie taki głębszy spadek, dobra, na złocie. Ale raczej teraz target tutaj do 27, znaczy do 20078. Srebro, wreszcie srebro zaczęło przecinać, tak? Nie, nie zaczęło, jeszcze nie. Srebro na logarytmicznym trzyma się cały czas, dopiero aż przetniemy tutaj ten Fibonacci, wtedy coś tutaj będzie z tym srebrem. Te różne miedzie, paladne na razie ominę, bo bardziej interesuje nas SPX. SPX zaczyna wychodzić cały czas do góry, zobaczymy, czy ten double top tutaj będzie, czy jednak pójdziemy troszeczkę wyżej. A to wszystko zależy od tego, jak założy się tutaj DXY. Ja widzę w tej chwili, że DXY kończy tutaj C, bo pojawia nam się tutaj dywergencja. No zobaczcie, pojawia nam się tutaj dywergencja, więc te C mogłoby być zakończone w tym miejscu i w tej chwili czekalibyśmy albo na kolejną tutaj falę, albo byłoby to B i kontynuujemy dalej, tak? Czyli zobaczcie, w makro DXY wyglądałoby tak, że po prostu
teraz mielibyśmy tutaj jedynkę, dwójkę i ciśniemy, dobra? A jak tego tutaj po prostu nie będzie i zobaczymy tutaj opór, no to ciśniemy tutaj do dołu. Tutaj właściwie przecięliśmy, bo tutaj mamy dywergencję tak samo z RSI, tutaj tego nie ma, więc jak jakbyśmy tutaj zaczynali już naszą tutaj falę i no to jest pytanie właśnie. Jeżeli tutaj, tak czy siak, dwa scenariusze widzę, że będziemy szli do góry. Jeżeli w DX, także teraz by był, Bitcoin by strzelił, DXY by troszeczkę tak zrobiło i całe krypto by się osuwało przez parę dni. Może poza metaversowymi coinami, które jeżeli GTA wyjdzie 2 grudnia, nagle by zrobiły pompę, tak? Nie wiem, ale na razie tak to widzę. Jeszcze nie widziałem tu zawrócenia tego DXY, no tak raczej nie zawróci chyba od razu. Takie coś by zrobiło, taką konsolidację, więc jeszcze byśmy mieli tak, takie właśnie ruchy dzisiaj, jutro, a może to w weekend, a później byśmy zaczynali nawrót. I potem zobaczymy, czy tutaj będzie dalsza kontynuacja tego nawrotu i spadki, czy po prostu tutaj odbijamy się i nadal spadamy na ten poziom 98. Tu zobaczcie, FIP Channel, Macro, Weekly, Daily i bye, tutaj nie wiadomo co. Więc tak bym tutaj to widział. Maszyny cały czas ustawione tutaj, zobaczcie, bardzo słabo, jeśli chodzi o zakupem, tu lekko przecięliśmy tutaj to i oh my god, ale najbardziej jeszcze tylko pójdziemy do PLN-ów tutaj, żeby pokazać. Słuchajcie, DXY zawracające zacznie zawracać PLN, więc w tej chwili przecięliśmy tutaj ten dołek i taka jest teraz kwestia tutaj dyskusyjna, bo jeżeli przecięliśmy, to cena dalej będzie podążała bardziej tutaj, czyli byśmy zobaczyli dolara nawet za powiedzmy przy 3,80 byłby duży support, a potem 3,60 jest to kolejny ogromny support. Także czas pokaże na chwilkę, czas pokaże. Na razie bym poczekał na tą reakcję DXY. Myślę, że jednak będzie odreagowanie i polski złoty trochę straci. Polski złoty straci. Euro do PLN-u bardzo podobnie. Jest właśnie kontynuowany ten ruch i tutaj raczej jest jego zakończenie według mnie. Zresztą na tym poziomie tutaj co alarm stawiliśmy, nie przebiliśmy go. I tak jak tutaj by to było właśnie 1, 2, 3, 4, 5 w tym miejscu i teraz mielibyśmy odreagowanie, tak powiedzmy do 4,40. Takie coś właśnie na dolarze mi się wydaje, że możemy zobaczyć. Frank do PLN-u bardzo podobnie też, taki powiedzmy double tutaj bottom albo po prostu expanding flat, tak? A, B, tutaj nie wiem, C albo coś takiego, zobaczymy. Właśnie bardziej jestem tutaj na odbicia, obojętnie czy będą to kontynuacje, bardziej jestem na odbicie, czyli albo tak i z powrotem, albo po prostu pójdziemy tutaj. Ten scenariusz widzę podwójny, więc dlatego rozgrywam taki scenariusz, tak jak na Zephyrze, identycznie Zephyrze. Nie byłem pewien, ale wiedziałem, że raczej będzie odbicie, postawiłem to odbicie i jest 25% do przodu, czemu nie. Także tutaj zobaczcie, jest już dywergencja widoczna i raczej będę widział na dniu wtedy odbicie. No po prostu podbicie by było tak czy jak, na przykład do 4,60. Dobra, jeszcze funt do PLN-u i idziemy do grubszych spraw. Bardzo podobnie. Jest już dywergencja. Uważajcie na odbicie funta teraz. Na 5,12, coś w tym stylu. Może dalej. Więc tak. Przejdźmy do wiadomości. Zaraz tam potem wrócę do tego jeszcze. Pracuję w transporcie. Czwarty rok i bardzo zauważalnie spadły wolumeny. Koledzy po fachu potwierdzają, a końcówka roku zawsze nadrabiała słabą zimę. Czyli kolejne wiadomości, że wszystko spada. Spada transport. Potwierdzam, transport siadł, nawet robota prosto od producenta siadła, znaczy jest mniej wożenia ładunków. Czyli widzimy, że jak spadają transporty producentów, mniej się robi, czyli sklepy pozbywają się starych inventories. Nie ma nowych produkcji. Jak myślicie, jeżeli sklepy pozbędą się swoich inventories, czyli swoich zapasów, nie będzie nowego zamawiania, firmy wykorzystają swój backlog, czyli to, co miały tam do produkowania i musiały sprostać temu, co kiedyś nie nadążały. Co stanie się z ofertą pracy, z ludźmi? No właśnie, zostaną wywaleni. Tak jeszcze nieźle, prócz bezrobocia, inflację wskazuje licznik tego samochodu, cena złota. I tutaj właśnie zapomniałem o tym, to jest dobrze, że ktoś mi to przypomniał. Za jedną uncję, jak i 40 lat temu, można było kupić u krawca garniak czy podobnej klasy samochód za podobną ilość uncji, tak? Czyli taką jakby wartość 1 do 1 mniej więcej. W ostatnich 1 do 1 w towarach, tu trzeba zaznaczyć. W ostatnich 3 latach trochę się to rozjechało i tutaj chciałbym powiedzieć, w ostatnich 3 latach rozjechała się cena papierowa
złota, nie pokazująca prawdziwej ceny złota fizycznego. Pamiętajcie, że złoto papierowe w tej chwili dochodzi do 2000. Złoto fizyczne, jak w tamtym roku, co był taki szał, co w ogóle jeszcze nie doszliśmy do 2000, już przekraczało 2100 na przykład. U niektórych, bo brakowało go. I to jest rozjeżdżanie się tej ceny. Rozjechało, jednak wszystko w końcu wróci do normy i dalej będzie to niezły wskaźnik wadzą. I tutaj właśnie ten tekst o tym, o tej inflacji i o tym właśnie, że za pomocą złota możemy porównać towary, tak, wartość towarów, pokazuje, jak bardzo inflacja papierowa, czyli jak bardzo podaż pieniądza, czyli jak bardzo rozwodnienie tego soku w tej szklance, czyli siły nabywczej pieniądza, postępuje. Jeżeli za, powiedzmy tam, 5 uncji złota mogliśmy kupić wiele rzeczy, tak teraz też możemy kupić te rzeczy, bo złoto też idzie do góry względem właśnie tego rozwodnienia pieniądza, bo ludzie uciekają później w coś, co jest antyinflacyjne, coś, co przytrzymuje wartość pieniądza, a złoto jest typowym store of value, ale więcej o tym na kanale Jolki. I tutaj zobaczcie, bardzo ciekawy, nie rozumiem, właśnie tłumaczyłem dużo o tym, zresztą tłumaczę to chyba, nie wiem, od przynajmniej 9-10 miesięcy, na grupie u nas jest od, patrzyłem, 22 listopada, pierwszy raz to podałem, cały ten schemat o tych. No i tutaj, chłopie, kolejny odcinek z rzędu, już trzeci, gdzie mylisz rentowności obligacji z ceną obligacji. Come on bro, wake up. I nie wiem, co jest tutaj gorsze. To, że w kółko powtarzam, że mówimy o rentowności obligacji, czyli US02Y, Y to yield, czyli rentowność, tak? Yield po polsku, okej? Okay? I Fed Funding Rate, zaraz to już teraz pokażę, bo zaczynają być zmiany. Te zmiany, na które czekaliśmy. I nie wiem, czy jest gorsze. Czy to, ten komentarz, że nie wiem, taki coś, czy to, że 13 ludków dało OK. To nie kumam. Nie kumam tego, nie kumam tego. Po prostu nie kumam tego. Także przejdźmy jeszcze raz do rentowności, czyli do yieldu. Yieldu, OK. I patrzcie, patrzcie, co tutaj postępuje. Patrzcie. Mamy właśnie niższe dołki, niższe wierzchołki. Zobaczcie, jak tutaj wygląda bardzo ładnie na tygodniówce. Doszliśmy do poziomów z kryzysu 2008 roku. Równe poziomy, zobaczcie, równe poziomy. Nie bez przyczyny. Znaleźliśmy się w rynku z 2008 roku, jeśli chodzi o obligacje, o cenę obligacji i o rentowność obligacji. I jeżeli tutaj pomyłka nastąpiła taka, że ktoś nie rozumie, o czym mówię, jak pokazuje rentowność obligacji, a mówię o cenie obligacji, to trzy odcinki, a ostatnie 60 odcinków pokazywałem, że tutaj jest cena obligacji, ponieważ są odwrotnie skorelowane. Jako że bardziej interesuje mnie yield niż cena, ponieważ cenę nie mam tutaj do wyświetlenia w TradingView, także mówię o yieldzie, pokazując jednocześnie cenę. Tłumaczyłem to, nie wiem, x i jeszcze x plus nieskończoność razy, więc już na tym etapie każdy powinien to zajarzyć, że jeżeli mówię o yieldzie, który idzie do góry, to znaczy, że cena, price, ok, idzie do dołu, tak? Jeżeli yield spada, to znaczy, że cena, price idzie do góry. Cały to jest nasz schemat tego wszystkiego, co pokazywałem z Federal Funding Rate. W tej chwili właśnie to się dzieje, więc pokażę to raz jeszcze, żeby każdy z Was wiedział, bo prawdopodobnie za jakieś 3-5 tygodni wszyscy, ale to wszyscy będą mówili podobną śpiewkę i że to tak to wygląda i tak to wygląda, ale my już o tym będziemy wiedzieć, my już będziemy czekać na sygnał giełdy, który pokaże nam, kiedy mamy pakować się w różnego typu rzeczy. Więc jeszcze raz, to jest wykres miesięczny i Fed zaczyna iść bokiem, tutaj też Fed szedł bokiem, Fed szedł bokiem. Cofniemy się tylko do 2000 roku, bo już później mi się tutaj nie chce pokazywać. Jak ktoś, to niech sobie obejrzy poprzednie odcinki, dobra? Dodajmy sobie rentowności, pyk, i mamy jak w mordziaka. Rok tutaj 2000. Rentowności jako pierwsze zaczynają spadać. Fed jeszcze idzie bokiem. 2006-2008 kryzys. Rentowności jako pierwsze zaczynają spadać. Fed idzie bokiem. 2018-2019, tutaj, gdzie powinien być kryzys. Rentowności idą do dołu jako pierwsze, Fed idzie bokiem. Przyszły kryzys 2024. Rentowności jeszcze nie spadają, ale to jest wykres miesięczny, a my od tygodnia zauważyliśmy, że one zaczynają spadać powoli, ale nie wydrukowały jeszcze niższego dołka tutaj, więc jeszcze nie mogę tutaj powiedzieć, że to już jest koniec, ale już zaczyna być jakby początek. Więc widzimy, że Fed będzie szedł bokiem i zobaczcie teraz, za każdym razem mieliśmy, już robię się coraz lepszy w tym tłumaczeniu tego schematu, za każdym razem mieliśmy ten sam schemat.
Ten sam schematos. Rentowności jako pierwsze się wyłamują, FED idzie bokiem, tym samym giełda idzie jeszcze do góry. Mija all time high. Rentowności jako pierwsze idą do dołu, FED idzie bokiem, giełda robi nowe all time high. Rentowności jako pierwsze idą do dołu, FED idzie bokiem, giełda znowu robi all time high. Rentowności już zaczynają spadać, to jest wiadomo, że prawdopodobnie FED będzie szedł bokiem, giełda będzie robiła nowy all time high. Mamy tutaj poziom tej giełdy, ale to jest miesięczny, tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy na 4,5 tysiąca gdzieś w tym miejscu. Ok, gdzieś w tym miejscu, zaraz wam pokażę tutaj ona. 4,5500, o tutaj widzicie, 4,5500, także mniej więcej w tym miejscu jesteśmy, ten obrazek tutaj. Ale nie mogę tego przestawić, bo nie mam mniejszych tutaj znaków. Także widzicie sami, że w tej chwili cały czas grubasy już mają powiedziane, że prawdopodobnie będzie to koniec, zobaczymy, i zaczynają się wyprzedawać. Wszystkie te wiadomości, które teraz widzimy, są bardzo podobne do wiadomości z 2019-2020 roku i prawdopodobnie do 2007-2008 roku i prawdopodobnie dotkomowej bubble. Tu trzeba było się zapytać starych rynkowych wyjadaczy, co byli wtedy i patrzyli pod tym względem na to wszystko. Nie wiem tylko, czy tak ludzie to widzieli, ponieważ wielbiony przeze mnie film The Big Short, okazuje się, że prawdopodobnie ładnie zrobili nas w bambuko wszystkich w tym filmie. Idealnie nas zrobili w bambuko w tym filmie, pokazując jako idiotów bankowców, a tak naprawdę oni nie byli idiotami. I powoli widzę ich cały majstersztyk. Mamy się z nich śmiać i mówić, jak to są idioci, a de facto śmiejemy się z samych siebie, bo to my jesteśmy tymi kretynami. I dlatego czekam i narysowałem ten cały proces, jednak nie widzę tak zwanych satellite w tym procesie, a te satelity to. Nagle najwięksi tuzy sprzedają swoje akcje. Nagle okazuje się, że jakieś wiadomości typu jakaś kolejna choroba, nie wiem, meteor z tego, UFO z jakichś tam demobilu i ktoś tam jeszcze się zbierają. Bardzo w tym samym czasie. Okay? I trzecie, banki oraz różnego typu polityczne procedury zaczynają być takie głupie i w ogóle tak jakby chcieli nas w coś tutaj uwikłać. Te rzeczy, satelity, zaczynają obserwować i one się pojawiają. Normalnie nie zwróciłbym to uwagi, ale jako, że ten model jest powtarzalny od tylu lat i prawdopodobnie był tutaj, o ile tutaj sobie przypominam poszczególne takie rzeczy, na które nie zwracałem uwagi, tak tutaj tego nie widziałem. Okay? Jedynie co w Irlandii widziałem, to to, że mówili w wiadomościach, że zajebiście, bo bezrobocie jest tak zajebiście niskie. Jest zajebiście, to pamiętam, bo wtedy do szefa mówiłem, że chyba jednak te bezrobocie czyta, mówię, chyba jest przegrzanie gospodarki, co? Nie, on mówi, absolutnie, zarobiście. No jak się potem okazało, jebło wszystko, tak? Więc takie rzeczy, tylko tą sobie przypominam. Ale teraz już przypominam sobie coraz więcej. Więc czekamy. Zobaczymy, jak to będzie i jak tak, to będziemy wiedzieć, że na przykład rentowności, czyli cena obligacji, jako pierwsza się zmieni. Dwa, drugi prawdopodobnie będziemy obstawiali Fed. Trzy, jak już Fed zacznie obniżać swoje rzeczy, giełda jeszcze będzie rozpędzona, ale my już będziemy wiedzieć, żeby pakować nasze zabawki, ponieważ tutaj będzie czekała na nas ładna przecena. Zobaczymy. I dodatkowo jeszcze w grudniu są jeszcze dobre przeceny na krypto. Tak, bo jest kaszowanie. Jeszcze tylko to tutaj pokażę i już spierdzielamy stąd. Co naprzód ku nowej przygodzie? Pan Kleks. Dobra? Zobaczmy sobie. Mam tutaj miesięczne. Tutaj mamy powiedzmy grudzień. Spójrzcie. Tak to pokażę troszeczkę, bo to w przybliżeniu to wygląda lepiej. 2018, więc tutaj dziś był grudzień. Zobaczcie. Bam. 2019, więc tutaj gdzieś jest grudzień, bam. 2020, więc tutaj gdzieś był grudzień, bam. 2021, więc tutaj gdzieś był grudzień. I teraz tak, tutaj tego nie widać, ale to jest w tym miejscu, jest do góry i taki spadek, ok? Mogę to pokazać później, ale możecie sami sobie zobaczyć. 2022, więc tutaj gdzieś jest grudzień, ciach. 2023, więc tutaj gdzieś jest grudzień, ciach. 2024, więc tutaj w tej chwili jest gdzieś grudzień. Ładnie. Statystyka jest po naszej stronie. Ok? Widzę, że wszystkie rozumy pozjadałeś daleko od takich gór. Powodzenia, trzymajmy się z daleka. Ja daję mój magnes na plus, ty też dajesz swój na plus i niech siła nas odbije, ok? Od siebie. Do widzenia, żegnamy, pozdrowienia do więzienia. Piotrek Ostapowicz. Masz BUSD? Warto wymienić zawczasu na inne stable. Binance 15 grudnia kończy wspieranie tego tokena, więc jak wchodzicie na Binance, to wam się wyświetla, żebyście wymieniali swoje BUSD. Także tutaj przypomnienie od Piotrka i uważajcie, ja już nie mam BUSD,
Zresztą chyba defaultowo nawet w BNB się to wszystko odkłada, a nie w BUSD, więc jak ktoś macie jak tam na przykład na walletach gdzieś, to lepiej się tego pozbyć, potem będzie problem, dobra? Potem jest problem. Uważajcie tutaj właśnie na różnego typu coiny, tutaj PNDC na przykład, o tym co podawałem tam, ponieważ mogą być listowane na Binance, mogą być listowane na Binance. Okej, okay, to mogą być listowane w 2023. To jest pytanie, że which cryptocurrency will be listed on Binance? Ale na liście to się pojawiło, więc kto wie, te setupy tam te dawały. Kawa, o właśnie, jeszcze kawy nie podałem. Nie, podawałem kawę, tak. Kawa, uważajcie, za 14 dni, 14 dni kawa lunch, coś tam big coming, jakiś tam big kawa lunch. Ale 1 stycznia 2024 będzie fixed supply na kawę, czyli nie będzie można już coś tam chyba jakby drukować już, albo wszystko będzie już ułożone, już nie będzie można, nie wiem, inflacji nie będzie, coś w tym stylu, więc warto pamiętać o kawie. Kawa w tej chwili ma ciekawy setup. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że tutaj będziemy jeszcze w tym trójkącie trochę pobędziemy, zrobimy taką formację i wtedy czemu nie, słuchajcie, z 78 centów jakbyśmy poszli sobie na tutaj do tego range'u $1.20 albo tego bandu na 100% tutaj na $1.50, zarąbiście. Pamiętajcie, że DeFi coiny jeszcze nigdzie nie poszły. DIA nie poszła, band nie poszedł, kawa nie poszła, ETC za bardzo nie poszło, EGLD troszeczkę poszło, ale tak nie bardzo. Insta, na które ja wchodziłem, jak było bardzo tanie, więc już ładnie poszło, tylko 100%. KNC nie poszło. Link ładnie poszedł. LRC nie poszło za bardzo. Matic dopiero, w Maticu zaraz powiem parę rzeczy. ORN nie poszły te rzeczy. RLC nie za bardzo poszło. SFP nie za bardzo poszło. SNX ładnie poszedł. Myśmy na 1.8 wchodzili. To 100%. Pamiętacie SXP? W ogóle nie wiem, co oni robią. Kiedyś mieli ten kartę wallet, potem Binance ich wchłonęło, nie wiem. TRB ładnie poszło, ale już traci. Wink trzyma się. Wink uwielbia pompować. Yearn Finance ładnie poszło i spadło. ZRX, pamiętam, kiedyś dał bardzo dużo zarobić. Oh my god, to był changeover moich klęsk, to był jeden z changeover. ZRX, KNC i REN. To były trzy moje wyjścia na wodę. API tam takie inne, dobra. Także to mamy, dobra, to zrobiliśmy. Teraz czas tutaj na wiadomości. Także odbudowa tutaj domu, zrzutka. Nie wiem, czy to raz chyba kiedyś na to chyba dałem na live, który się nie zapisał, nie pamiętam, dobra. Tak czy jak zrzutka, jak możecie dać parę tutaj talarów, to by było dobrze. Szkoda, że na przykład ci ludzie, zobaczcie, nie widzą tego, że mogą na przykład dawać też wallety, bo na przykład, wiecie, otwarcie tego, wpisanie karty, potwierdzenie z banku, bla, 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 a tak na przykład tutaj by był adres walletu i ciach, kopiujemy, przelewamy na przykład $5, dobra, co jest równowartością powiedzmy 20 zł, gdzie normalnie wpłacimy na przykład 10 PLN-ów. Ciach, do widzenia. I tyle. I od razu pyk, 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 piątka tu, piątka tam, dziesiątka tu, dziesiątka tam dolców, nagle kurde jest dwa razy tyle kasy. Także link będzie pod opisem. Cóż to nas woła? Nie wiem, przycisk? Co? PNDC, o właśnie, to ten coin. PNDC. O, tutaj zaczyna coś tutaj on pobierać. No. Zobaczymy, co z tego dalej będzie. Z tego coina. Myślę, że to raczej jeszcze nie jest ten breakout, ale, uwaga, bo może być. Janusz Extreme, czekam jeszcze na te włamanie. Na razie tak jakbym widział, że będzie próba na te 40, tak przynajmniej tak to wygląda, a później sayonara. Katana Inu, nie wiem, czy pamiętacie tą gierkę, ale wcześniej, jak jeszcze był bear market i Shiba Inu już straciła tu wszystko, to właśnie pojawiła się ta gierka Katana Inu, ona tam miała być robiona. No i teraz ten przyszły rok będzie rokiem wydawania wszystkich różnych gier. Pomyślcie sobie, taka katana, pomyślcie sobie piraci, tak, którym każdy źle życzy. Pomyślcie sobie, nie wiem, tam jeszcze, co wczoraj pokazywałem, Skylander, tak, to będzie wydane. Pomyślcie sobie, że będą wydane ten Shampoo, okej. Okay? Pomyślcie sobie, że jeszcze dalej będą wydawane jeszcze lepsze gry. Stary, jeszcze dzisiaj mam te parę gier tutaj podane, także zobaczmy sobie. O właśnie, Kitsumon, pamiętajcie, Kitsumon, okej. Okay? Bardzo hermetyczny ekosystem.
ludzie tam siedzą na tym forum cały czas, jest DEX jest zrobiony, Marketplace jest zrobiony, Oh My God jest zrobione, wszystko jest tam porobione. O ile dobrze pamiętam, ta gierka będzie przypominała, tak jak przynajmniej ja tak widziałem na wczesnych wersjach demo, już potem tego nie śledziłem, coś jak Pokémony i walki tych dragonów, dragonów? Kitsumon, nie, kotów, takich kitsumonów, sumonów kotów, tak, pomiędzy sobą. Uważam, że też będzie całkiem niezłe. I to jest, zobaczcie, sneak peek czego? Star Atlas. Pamiętacie, jak Star Atlas wyszło? Wszyscy o tym zapomnieli. Star Atlas poleciało na glebę. Miał być mega, mega hit. Stracił bardzo dużo, bo rynek po prostu odchodził. I teraz zobaczcie, to mogą być dobre strategie. Będą różnego typu, no nie wiem, jest pełno promocji. Uważam, że obstawienie jednej tylko gałęzi, play to earn metaverse i tych starych, powiedzmy, takich trupów, które już każdy pogrzebał, nagle da tutaj różne rzeczy. Po prostu też zaczną wychodzić spod różnego typu obelisków. To jest ciekawe. Apple zamyka swoją partnerstwo z kartą kredytową z Goldman Sachs. Okay? According to Wall Street Journal, kontrakt będzie sterminowany przez kolejne, znaczy potrwa terminacja 12 do 15 miesięcy, czyli w tym terminie zostanie wyłączony. Cała ta pozycja zostanie zamknięta, partnership, która zaczęła się w 2019 roku. To jest bardzo ciekawe i wiecie dlaczego? Dlatego, że zaczęło się DeFi Wars 3, okej? Okay? Tam ludzie się śmieją, tak, okej? Okay? Mówią, że coś tam na przykład gadam głupoty, coś takiego, ale te kluczowe rzeczy, jak kiedyś jeszcze teoria czwartego biegu, dziura wysiaty z Lidla, kibel bez dna, tak? A później co tam, stadion zamknięty, czyli nakładanie sztucznych cen, energia, okej. Okay. Repo i wytłumaczenie rynku właśnie nocnych pożyczek. Co tam jeszcze? Chiny, które nagle przepraszają tego Bitcoina. Będę musiał nagrać jeszcze kilka nowych odcinków właśnie z tym właśnie Yieldem. No i ten Yield tutaj, co pokazywałem, tak? I teraz patrzcie się, DeFi Wars 3, to jest najstarsza moja teoria. DeFi Wars 1, 2 i 3. Więc przypomnę tylko DeFi Wars 3. W DeFi Wars 3 ogromne korporacje będą tarły się z ogromnymi bankami i z rządem. I co tu widzimy? Apple zaczęło dawać swój API procenty na poziomie 4 chyba czy 5%, co wyprzedza Goldman, to Goldman Sachs czy JP Morgan, wyprzedzają ich oferty. Więc po co trzymać kasę u tego, u Morganek, można trzymać tutaj na Apple. Okej? Okay? Ciekawe. Oferty lepsze na Apple, po prostu z bankiem, więc to nie jest w bankowym interesie. Czekałem tylko, kiedy to się rozsypie. Unlocks, AWAX, uważajcie, będzie miał też unlock, ale tutaj podali w komentarzu, że update na AWAX. AWAX będzie miał za 85 dni, także to tutaj on znika. Ale Aptos, uważajcie, Uniswap, IMX. Uniswap bardzo jest tak jak ten Optimizm i Arbitrum. Bardzo inflacyjne. Dużo jest uwalniane do systemu. Sui, GMT, OneInch, Say, Phil, Ape, tak? To są monety, które są dużo zrzucane. Na przykład ludzie się mnie pytają, najlepsze monety macie, jakie myśli 10 monet na hossę? I na przykład wymieniają Arbitrum, Optimizm. Ludzie, to są monety, okej, okay, to one pójdą, spokojnie, one pójdą, 5x-ów pójdą, według mnie raczej na pewno, tak? Raczej na pewno. Nie daję głowy, ale duże prawdopodobieństwo. Ale co z tego, jak ja kupuję monetę, a ta moneta jest składnikiem grantów, jakie są dawane. Na przykład, nie wiem, GMX dostanie tam 4 miliony w Arbitrum. Optimizm swój superchain też będzie fundował z tego, więc ja będę trzymał torby, a ktoś będzie to zrzucał, tak na mnie. To nie dla mnie, to ja takich rzeczy nie chcę. Po co mi takie rzeczy? Po co mi takie rzeczy? Jeszcze pół biedy, że to jest uwalnianie, powiedzmy, teamu i team to uwalnia, zarabia i rozrasta się, ale to są typowe takie torby uwalniane na projekty, które może coś dadzą, może nie dadzą, może coś tam. Wolę trzymać projekty tych coinów, do które dostają granty, bo to one będą bezpośrednim beneficjentem. Polygon, i zbliżamy się, słuchajcie. Polygon Founder teases game changing offering at the end of 2023, czyli ten tutaj pan jest jednym z założycielem, tak? Albo jedynym założycielem, albo jednym założycielem. I mówi, że będą duże zmiany wchodziły i upgrade'y na Maticu, na Polygonie. Zobaczcie, upcoming events. Będą tutaj właśnie na Polygon Network. Mówi się, że będzie tutaj sporo wiadomości 14 grudnia. Mówi się o tokenizacji STO, czyli Security Token Offerings, czyli RWA na dzisiejszym, bo już wiecie, STO było w 2017-18, więc nikt nie będzie odgrzewał tej nazwy. Lepiej powiedzieć Real World Assets, ale co my mamy za Real World Assets? Co? Matic oferuje bondy? Obligacje? To jest Real World Assets? To mamy się chwalić? Żadne to chwalenie, tak? Także zobaczcie,
Polling Labs będzie od 14 do 20 sypało tutaj wiadomościami różnymi, tak? Będzie dosyć ciekawie. 7 grudnia jest tutaj Polygon Connect. Uważam, że to może być też dużo wiadomości. Następnie 14 będzie public demo ZK Generation. I to jest ogromny krok do przodu, dlatego że Matic będzie miał coś takiego jak Value Chain, który będzie trzymał informacje in-chain, on-chain, in-chain właściwie na poziomie Matica, a wysyłał do, korzystając z bezpieczeństwa Ethereum, wysyłał poprzez EVM do walidacji, tak jako backup. Tak jak normalnie to jest na przykład na Arbitrum, powiedzmy, tak? To oni trzymają dzięki EVM potwierdzenie, że ich sieć jest bezpieczna, transakcje bezpieczne, korzystając z bezpieczeństwa Ethereum. Czyli jakby Matic został zhakowany, to na Ethereum, na EVM-ie nadal mamy te potwierdzenia. Z tym, że większość L2-ek i w ogóle innych, co z tego korzystają, wysyłają i hash, i informacje do właśnie tam zatwierdzenia, tak, do walidacji. I to jest duży błąd, ponieważ wtedy nasze informacje, nie wiadomo, kto je będzie przechowywał. One są zakryptowane, ale co z tego? Natomiast jeżeli wysyłamy tylko hash, to on nie reprezentuje informacji, a reprezentuje tylko czas zdarzenia i zatwierdzenie, tak? A informacja zostaje bezpieczna na łańcuchu Polygon. To jest bardzo duże. Dlatego mało się o tym mówi, ale to jest bardzo duże. I to może być game changerem. I dalej. Dużo po prostu korporacji może zobaczyć ten fakt i powiedzieć, hola, ja chcę większej integracji moich danych. Wybieram Polygon, a nie na przykład Optimism. Zobaczcie, Polygon będzie też startował z Real World Assets. I tutaj czas pokazać pewne dwie rzeczy. Mianowicie Matica, jego setup, zobaczcie, liczę, żebyśmy doszli do tego zielonego elementu, ale w tej chwili Matic już jakby tu ugruntował się i pierwsze uśredniania, no czemu nie, jak ktoś tutaj czeka, czemu nie, można by było to robić. Słuchajcie, jak spada wolumen i spada cena, jest to bardzo bullish, przynajmniej dla mnie jest to bardzo bullish. I jeszcze tutaj chciałbym pokazać Nasdaq, czyli RWA na Maticu. W tej chwili sięgamy właśnie Golden Pocket tutaj w tym miejscu, więc oni mają dodatkowo w grudniu wydawać swojego pierwszego tutaj, tak liczę, że w grudniu, pierwszy tutaj DEX razem już z projektem, w który będzie można inwestować. Tylko tak napisali tutaj w tym miejscu, że within next few weeks, ok? A także, no nie wiem, jak to tutaj będzie, może dlatego ta para tutaj opadła, ale Matic mi się wydaje, że może pomóc. RWA, Matic, Nasdex, wszystko na jednym miejscu, to by było całkiem dobre. To by było całkiem dobre. No i dobra, słuchajcie, w tej chwili ciekawe to, jakie wiadomości są. Patrzcie, wyprzedaż na Orlenie, katastrofa, kurs jest, nie wiem. Wzrost PKB w Stanach. Pamiętacie, co mówiłem o tym? O giełdzie i o tym, gdzie teraz jesteśmy? Czekamy na Fed, czekamy na załamanie się rentowności obligacji. Okej, okay. Giełda w górę. PKB w górę. Kolejny duży bank z bezpiecznym kredytem. Pompowanie w Polsce w górę. Wolta Fedu, złoto zaatakuje historyczny szczyt, to już mówiliśmy. Niedziele handlowe w grudniu, sami po decyzję. In vitro znów będzie. Morawiecki po dodatek expose. Wtedy wybierzemy nowego premiera. To oto. Małe tu zainteresowania dla plebsów. Kancelaria, koniec. Proszę bardzo, Rafał Zorski. Cały czas stawiam, że Polska jest strong. Zobaczmy tutaj. Rafał Zorski, bo sprzedaje to apartament, tak? Bla, 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 bla. O i tutaj. Co wpłynęło na fakt, że ten apartament nie przywiązuje do rzeczy? Mnie ten widok już opatrzył, natomiast będzie kiedyś tego. Albo zrobi to inflacja, albo rosnąca pozycja Polski, bo cały czas stawiam, że Polska jest strong. I bez względu na to, jacy wariaci nami rządzą, w tej lokalizacji geopolitycznej będzie dobrze. Widać to po złotówce. Widać to po złotówce. Złotówka, wiecie, się umacnia, ale czy przypadkiem miałem do czynienia z rezerwami? Ale wiecie, dolar troszeczkę tutaj zaczyna nam upadać, więc pewnie będą, pewnie dlatego, że będą te obligacje puszczone IOU. Czyli jak już zaczniemy tracić procenty, to wtedy rząd Stanów będzie mógł wydać swoje obligacje, czyli IOU, po prostu zadłużyć się, tak, po niższym procencie. No teraz nie będzie tego robił w ten sposób. Wbrew prognozom grafa, dolar nie jest po 6 zł. To takie, uważam, puszczanie tego, tych wiadomości jest takie pod publikę, tak? To jest także. Ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Ja to widzę pod publikę, to nie jest to. Nawet Gaplińskiemu nie przeszkodzi. Czyli Rafał, który jest uznawany za na przykład specjalistę i powiedzmy osobę, która liczy się swoją wiedzą w rynku i jakby bierze się jej uwagę, jej opinię pod uwagę, okay, mówi, że będzie zarąbiście i jest pięknie, dobra?
Rafał doskonale wie, że w każdej swojej wypowiedzi, nie wkładam moich słów w jego buzię absolutnie, ale już wiele razy widziałem to, jak Rafał się wypowiadał i to jest niemówiona, nie mówiąc tak, Rafał dokładnie wie, co oznacza oś czasu. Rafał coś wypowie w tym miejscu i ma w głowie, że na przykład w tym miejscu będzie tego koniec. Niestety każdy z nas dopowiada sobie, okej, tutaj. Natomiast Rafał w późniejszej wypowiedzi mówi, tak, sprzedałem mieszka tutaj. I ktoś, o kurna, Rafał, ja pierdzielę. Ale nie powiedział kiedy. Rozumiecie? Dlatego zawsze każdy z was musi mieć swoją oś czasu wypełnioną do danego wypowiedzenia. Także tak to widzę. Co przemawiam, że dobra koniunktura dla Polski się utrzyma. Jako państwo w tym regionie na granicy interesów jest bardzo dobrej pozycji. Myślę, że stworzenie liczącego się państw międzynarodowych obecnie łatwiejsze w krajach imperium. Jako przykład możemy podać Koreę Południową. No, tylko tutaj dużo sprzedajemy rzeczy swoich, no IMF i tam te wszystkie rzeczy teraz wyprzedamy. Mocarstwu. Żyjemy w świecie, gdzie wszelkie żyjące strony mają rakiety z bronią, to szansa sprawia. Także dla mnie jest to typowo odpowiedzią pod publikę. Świetnie. My na tym też skorzystamy. Jest pięknie, jest cudownie. Jest po prostu sakramencko dobrze. Przypomnę tylko, że mamy jeszcze tutaj ten wykres, okay, który troszeczkę utrudnia wszystko, ale kto by na to patrzył? Nikogo to nie interesuje. Koszty robocizny w Polsce. I tym momentem żegnam się z wami. Pamiętajcie, jak to było? Lajkujcie, subskrybujcie. Tu jest jeszcze tutaj, jak ktoś nie oglądał, to będzie ten odcineczek na temat tych gierek. No i powoli już Kuba kończy te egzaminy, więc zaczniemy wracać do gierek, bo gierek robi się coraz więcej. No i to będzie chyba coraz częściej wszystko. Nie wiem, ja skończę moje GTA 5 i pewnie zacznę pykać tutaj w te gierki. Akurat nie miałem czasu nawet zagrać w tą giereczkę, którą sobie tutaj właśnie cyknąłem. Pięknie, tak? Tu z Epic Store'u. Bardzo ładnie. Więc czekam, jak to będzie wyglądało. Czekam, żeby gra była podobna do Need for Speed'a, w ogóle żeby Need for Speed i wtedy, żeby się działo. Rekordy, bety, różne... Oh my god, w co my wchodzimy, to jest po prostu niemiłosierne. Podobnie jak mówiłem, że Kowalski będzie kupował krypto w banku w 2020 i powtarzałem to przez bite 3 lata, aż do momentu, jak banki zaczęły oferować, tak? Kibel bez dna, różnego typu małe banki muszą upaść, tak? Nie wiem. I teraz mówię, że oblicze gier, branża kryptogier zmieni się tak, że prawdopodobnie będziemy do czynienia mieli z odłamem krypto, który będzie być może żył swoim życiem, a nie jak skończyć na przykład bull market i będzie do dołu. To będzie prawdopodobnie gdzieś za 2, 3, 4 lata, jak już wtedy te gierki wejdą i wtedy będą pompowały, tak jak na przykład pompują fan tokeny, jak są jakieś tam rozgrywki fan tokenowe. Tu Kamila pozdrawiam. I tak by to wyglądało. Także dużo dobrego przed nami. I teraz sobie zadajcie pytanie, taka refleksja na koniec. Wy o tym już wiecie, wy już tutaj jesteście. Z waszego punktu widzenia dosyć prosto wygląda tutaj inwestowanie w takie rzeczy, bo wystarczy nauczyć się cyklu i po prostu obstawić coś raz na 3 miesiące i tyle. Bo mniej więcej takie cykle mamy w krypto, tak? Kto nie chce się uczyć cyklów, to dla niego krypto to scam i w ogóle oh my god. Dziwię się ludziom, którzy siedzą w rynkach tradycyjnych i w ogóle nie podchodzą do tego. Trochę się dziwię, tak? No ale trudno. I pomyślcie sobie, jaka rzesza ludzi, którzy pracują za fiaty, są rąbani przez inflację, mówiąc im, że jest wszystko w porządku, tak, już niska inflacja, mimo to za jajka i tak płacą 400% ceny wyjściowej. Cały czas dostają po tyłku. Jak my będziemy już wychodzić z tego kryzysu całego, tak, to oni dopiero staną powiadomieni, że jest kryzys. I żeby tutaj jeszcze nie kłamać, na sam koniec jeszcze pokażę pewne rzeczy właśnie dla Januszy, którzy łapią mnie za słówka często. Jeszcze raz wrócimy tutaj do tych rentowności. Nie. Pierw wrócimy tutaj. Powiedziałem to jak leper. Nie. Z taką adnotacją. Nie. Ale wie pan. Także ten. Świętej pamięci oczywiście. O właśnie. I dodajmy jeszcze sobie tutaj SPX-a. PSX-a. Dobra. I... O, tutaj zobaczcie, pokazują mi ładnie. Aha, SPX tutaj pokazuje. Aha, dobrze, tak. Tutaj i co jeszcze miałem zrobić? A, właśnie. I zobaczcie sobie tutaj. Patrzcie, jak już tutaj to mówiłem, tak? Tutaj mamy Fed bokiem, tu to... Momencik. Tutaj to spada, tak? Fed bokiem w ogóle.
I zobaczcie, jak był kryzys w 2008 roku, myśmy tutaj zdumpowali, to był 2009 rok i giełda zaczęła wychodzić do góry. W 2009 roku zaczęły być spowolnienia, zwolnienia, zniżki, a nie podwyżki w pracy, mniejsze w ogóle dochody, zero kredytu, zero sprzedaży, bieda i depresja, tutaj przynajmniej w Irlandii. A na giełdzie już każdy świętował. Pierw wyszli z giełdy bardzo pięknie wszyscy, się wszystko spieprzyło, ci ludzie ich emerytury straciły, następnie ci ludzie ich emerytury dostawali, a giełda już wchodziła. Dziękuję. Dotcom bubble. Prawdopodobnie było tak samo. Każdy dowiedział się w dotcom bubble po 2001 roku, a już ona pękła bardzo dawno. 2018. Okay. Tutaj, jak wszystko siadło, oh my god, a już giełda zapieprzała do góry, a ludzie byli odłączani z interesów, rząd nie pozwalał im pracować dla jego dobra, nie można było otwierać niczego innego dla naszego dobra, najlepiej siedzieć w domu dla naszego dobra. Także widzicie, macie ogromną przewagę. A ja napierdzielam jeszcze ostatnie minuty tutaj. Jedziemy i pamiętajcie, u nas było pierwszy raz i pierwszy tutaj o rentowności obligacji, Fed Funding Rate i cykliczności spadków na giełdach. Zobaczymy, czy ten pattern się utrzyma. Jak tak, to psz, teraz zrobiłem taki strzał tutaj, jak Voltron. Nie wiem, czy wiecie. Jak ktoś, to wpisze sobie w Google obrazki Voltron, może zrobić taki ruch, taki pięść i z taką otwartą dłonią. Także drużyna G żegna się z wami i do kolejnego epizodu. Dajcie lajki, posubskrybujcie, zróbcie cokolwiek, nie wiem, zatańczcie nawet przed monitorem. To będzie zawsze coś pozytywnego. Cześć!